Witam, z tej strony Nightshade, a to jest obiecany na 100. subskrypcję fanfic pod tytułem Antropologia. Jego autor to Jason DeHuman, tytułu oryginału Anthropology. Tłumaczenie z angielskiego Krodzik. Rozdział pierwszy. Muzyka i magia. Będziesz to jeszcze jadła? Lyra wyczekująco spojrzała na ciasto leżące nadal na talerzy bonbon. Jeśli jej współlokatorka kopytem przesunęła talerz nieco bliżej siebie. Lyra, ja cię proszę. Przepraszam, tyle, że ona tak sobie bezczynnie leży i... Jesteśmy w cukrowym kąciku ledwie 5 minut, powiedziała Bonbon. I bez urazy, lekko mnie zaszokowała prędkość, z jaką ty pochłonęłaś swoje ciasto. Odwiedziny w tym miejscu stały się dla nich tradycją. Obie robiły to każdego weekendu. Państwo Cake byli jednymi z najlepszych piekarzy w Ponyville, a być może nawet w całej Equestrii. Dla dwóch kucyków z zamiłowaniem do słodyczy było to idealne miejsce. Uważasz, że robienie ciast i cukierków to rodzaj sztuki, co? To mój sposób zarobienia na życie. Jasne, że jest to sztuka, powiedziała Bonbon. A zresztą w końcu udało mi się umówić na rozmowę kwalifikacyjną z właścicielami, więc niedługo może będę tu nawet pracować. To fajnie. Będziemy dzięki temu dostawały darmowe ciasto? Spytała Lyra. Bonbon przeszyła ją wzrokiem. W każdym razie słyszałam, że zaproszono cię, abyś zagrała na tegoroczny wielki gali Grand Galopu. To niemały zaszczyt, powiedziała Bonbon. Odgryzła jeden z kęsów ciasta, rozkoszując się nim i delektując jego smakiem. W przeciwieństwie do pewnego jednorożca. Lyra żywo pokiwała głową. No właśnie, dałabyś wiarę, chociaż nie najlepiej idą mi uroczyste okazje. Doprawdy, nie mam pojęcia dlaczego. Bonbon patrzyła na zwisającą wciąż spod brudka Lyry czekoladową polewę. Miejmy nadzieję, że gala nie skończy się katastrofą, jak w zeszłym roku. Słyszałaś o tym, prawda? Lyra skinęła głową. W życiu bym nie sądziła, że Fluttershy byłaby do tego zdolna. Po prostu cicha woda. Bonbon odgryzła kolejny kęs ciasta i mówiła dalej. A więc czy już ci powiedzieli, które utwory będziesz grała? Wiesz już, co na sobie założysz? Lyra wzruszyła ramionami. Nie wiem, może Rarity. Uwaga! Ledwo zdążył usłyszeć warczenie nadjeżdżającego skuterka, gdy ten wjechał w stół. Ciasto Bonbon poleciało jej prosto w twarz. Lyra bezskutecznie spróbowała powstrzymać parsknięcie śmiechem. Skutalu, czy to na pewno będzie twój specjalny talent? Powiedziała Apple Bloom. Razem ze Sweetie Belle podchodząc do przewróconego stołu. Bonbon, z twarzą całą w polewie, wbiła wzrok w 3 źrebiątka. No, cóż powiedzieć? Czasami lepiej jest skończyć szybciej, Lyra wzruszyła ramionami. A przy okazji, masz coś, uniosła kopytę do własnej twarzy. O, tutaj. Bonbon tymczasem wzięła już serwetkę i zaczęła się wycierać. Przepraszam za to, powiedziała Skutalu, kręcąc głową. Poprawiła kask. Tym razem naprawdę się rozpędziłam. Tylko muszę jeszcze popracować nad skręcaniem. Uśmiechnęła się niepewnie. Nie ma problemu, powiedziała Lyra. Bonbon po chwili zwłoki wziął głęboki oddech. Tak, nie ma żadnego problemu. Rozchmurz się, to tylko dzieci. Pamiętasz, jak to było? Próbować zdobyć uroczy znaczek, kiedy byłaś w wieku? Nie mam do nich pretensji, że próbują robić tyle szalonych rzeczy. Twarz Sweetie Belle rozpromieniła się. Hej, nigdy nie pytałeś mnie cię, jak ty zdobyłaś swój uroczy znaczek. Twój talent to muzyka, prawda? Wpatrywała się w złotą harfę widniejącą na boku Lyry. Tak, właściwie to zdobycie uroczego znaczka zajęło mi sporo czasu. Była to w źrebięcej szkole, kiedy mieszkałem w Canterlocie. Wiecie, byłam jednym z ostatnich uczniów w mojej klasie, którzy uzyskali znaczek. Pewnej nocy, leżąc w łóżku, Heartstrings, bo wtedy jeszcze nazywała siebie Heartstrings, usłyszała, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiesz, że Heartstrings ostatnio gorzej idzie w szkole? To mówiła jej matka. Niektóre jednorożce po prostu opanowują magię wolniej niż inne. Sukcesy przyjdą z czasem, usłyszała odpowiedź ojca. A jeśli nie przyjdą, to trwa już za długo. Nie ma magii, nie ma znaczka. A jeśli to wszystko dlatego, że ona jest...
Hurtstrings jest jednorożcem i tyle, przyjdzie to jest czasem. Hurtstrings, mimo że była tylko małą klaczką, wiedziała oczywiście, o czym rozmawiali. I matka była Pegazem, ale i tata jednorożcem. Miała róg, ale nigdy nie udawało się jej go używać. Inne jednorożce w jej klasie opanowały już takie rzeczy jak lewitacja, ale Hurtstrings nie umiała unieść nawet piórka. Musiała przyznać matce rację, a jeśli po prostu nie mogła nauczyć się magii? I nauczyciel Indigo Spark mówił, że to nie ma znaczenia, jeśli kucyk miał róg, był jednorożcem. Nie było czegoś takiego jak półjednorożec, ale nie pierwszy raz słyszała, jak jej rodzice rozmawiali na ten temat i nadal nie udawało jej się skupić nawet odrobiny mocy w swoim rogu. Nazajutrz w szkole Hurtstrings nadal myślała o uroczych znaczkach i magii. Tego dnia, zamiast do zwykłej klasy, zabrano ich do sali do nauki muzyki. Dzisiaj będziemy mieć zajęcia z instrumentami muzycznymi. Niech każdy sobie coś wybierze. Dziś tylko ćwiczymy, więc nie przejmujcie się, czy będziecie dobrze grać. Indigo Spark patrzył, jak jego uczniowie oglądają każdy instrument. Hurtstrings razem z innymi krążyła po pokoju. Czy dobrze jej to pójdzie? To chyba była tuba, za duża, cymbałki. Ile tu klawiszy, jak ona miała sobie z tym poradzić? Były też bębny, z nimi nie miałaby problemów. Tak, Bluebell, ten tutaj nazywa się Lyra. Hurtstrings odwróciła się. Nauczyciel rozmawiał z młodą, niebieską jednorożką. To jeden z trudniejszych instrumentów. Aby zagrać nawet prosty utwór, trzeba mieć mocną koncentrację, by móc skupić się na poruszaniu każdej struny. Jak się na tym gra? Spytała klaczka. Skup swoją magię na każdej strunie i zmieniaj naprężenie, aby zmusić je do wibracji i stworzyć dźwięk. Bluebell zaczęła już grać. Powstałego dźwięku nie dało się, według ścisłej definicji, uznać do końca za muzykę. Hurtstrings skrzywiła się, słysząc ten jazgot, i odwróciła się, by spojrzeć na wiolonczelę. Może ona się nada? Nie, o wiele za duża. Chyba wezmę inny, powiedziała Bluebell, odwracając się od Liry. Jakiś łatwiejszy. Większość instrumentów była już zajęta. No to z bębnów nici, pomyślała Hurtstrings. Jakiś czas kręciła się po sali muzycznej, między innymi młodymi jednorożcami, które wypróbowywały już swoje nowe instrumenty. W końcu bliżej przyjrzała się Lirze. Nie ma mowy, na pewno jest dla mnie za trudna. Zresztą tamto wyjaśnienie nie miało sensu. Jak miało się uzyskać muzykę, poruszając każdą stroną oddzielnie? Jeśli by trącało się je po kolei i jedną za drugą, wtedy chodziłoby nie tyle o poruszanie każdą struną, co o przesuwanie czegoś przez struny, tak? By trącać tym czymś każdą z nich. Zagrała kilka nut, cichych, lecz wyraźnych. Potem jeszcze parę. Zaczynało to brzmieć jak prosta melodia. Niezbyt skomplikowana, ale jednak była to muzyka. Hurtstrings zamknęła oczy, skupiając się na nutach. Tak, właśnie tak trzeba było grać na lirze. No proszę, Hurtstrings, chyba naprawdę masz do tego dryk. Otworzyła nagle oczy. W pokoju panowała cisza. Hurtstrings próbowała zerknąć na róg na swym czole i dostrzegła krawędzie jaskrawo-zielonego blasku. Był tego samego koloru, co blask wokół Liry. Powoli odstąpiła od instrumentu, czując, jak wszyscy w pokoju na nią patrzą. Nie ma się czego wstydzić, to naprawdę robiło wrażenie. Ja tylko myślałam, że może jest jakiś inny sposób, żeby na niej zagrać. Tak, prostszy, wyjąkała Hurtstrings. Nic złego się nie stało, powiedział Indigo Spark. A więc czy już wszyscy wybrali sobie instrumenty? Zaczynamy! Hurtstrings spojrzała na złocisty instrument i z pewnym wysiłkiem udało jej się sprawić, że uniósł się w powietrze i zawisł obok niej. Była podniecona. Chciała się natychmiast podnieść i pobiec do domu, opowiedzieć o tym rodzicom, ale lekcja już się zaczęła. Kiedy inne źrebiątka próbowały z wysiłkiem uzyskać coś na kształt muzyki, Hurtstrings zaczynała już tymczasem pojmować, jak się gra na tym instrumencie. Jakby urodziła się, żeby grać. Kiedy lekcje już się skończyły, zauważyła, że coś się w niej zmieniło. Konkretnie na jej tylnej nodze.
Gdy wróciła do domu po południu, jej rodzice byli więcej niż zadowoleni. Hastings wydawało się, że jej matka zemdleje, gdy te ujrzała uroczy znaczek swojej córki. I faktycznie, niemal zemdlała, gdy trochę posłuchała tego, co umiała zagrać Hastings. Jej ojciec natychmiast zapisał córkę na lekcję muzyki. Powiedzieli, że jest cudownym dzieckiem. Może to była prawda? Hastings niezbyt to obchodziło. Wystarczająco, iż ją ekscytowało umiejętność używania magii. Wreszcie wszystko wskazywało na to, że Hastings wyrośnie na zupełnie normalnego jednorożca. Czy to prawda, co mówią o takich kucykach? Zapytała Sweetie Belle. To znaczy takich, co to ich rodzice są dwóch różnych rodzajów? Wiem, że to nie zdarza się często, ale tobie magia idzie świetnie, Lyra. Kto wie? Trochę musiałem poćwiczyć, ale teraz radzę sobie doskonale, odparła Lyra. To tylko dowód na to, że każdy prędzej czy później otrzymuje uroczy znaczek. Jestem pewna, że swoje znaczki odkryjecie już wkrótce. Bon Bon tymczasem skończyła wycierać z twarzy resztki ciasta i była w lepszym nastroju. Wiecie, kiedy byłam w waszym wieku, po raz pierwszy nauczyłam się, jak się używa piekarnika i... Ej, może z muzyką się uda? Może powinniśmy spróbować założyć nasz zespół na nowo? Chodźcie, znaczkowali go, powiedziała Skutelu. Trójka źrebion pobiegła w dal, tworząc rozpędzoną, żółto-pomarańczowo-białą plamę. Co? Powiedziała Bon Bon. Ja nie miałam okazji opowiedzieć historii o moim uroczym znaczku. Ech, jak te dzieci się szybko dekoncentrują, odwróciła głowę. Lyra? Lyra z zaciekawieniem oglądała lewitując przed jej twarzą widelec. Słysząc swe imię, odwróciła się, a ten upadł na ziemię. He? Och, nieważne. Chodźmy już do domu. W oddali cicho grała muzyka, znajomy odgłos w ciemności. Czy znała tę piosenkę? Nie umiałaby jej nazwać, a potem postać, ale nie kucyk. To było jasne. To był tak. Lyra zaczęła się zbliżać do postaci, by lepiej się jej przyjrzeć. Ciemność rozrzedzała się, aż Lyra poczęła dostrzegać detale. Widziała je przez krótką chwilę, zanim z hukiem upadła na podłogę sypialni, co wybudziło ją brutalnie ze snu. Ale wciąż miała w głowie ten obraz. Lyra patrzyła w sufit, leżąc na plecach na podłodze, z nogami sterczącymi w górę. Wciąż była częściowo owinięta w pościel. Teraz to wszystko ma sens, uśmiechnęła się. Dlaczego wcześniej tego nie zauważyłam? To trzeba było udokumentować. Lyra wstała z podłogi, pędziła przez przedpokój i w gabinecie znalazła swój dziennik. Zdjęła go z półki za pomocą magii, po czym szybko zaczęła rysować w nim najbliższym piórem, jakie było pod kopytem. Lyra? Słyszałem jakiś łoskot. Wszystko w porządku? Do pokoju weszła Bon Bon, trąc oczy. Spojrzała na Lyrę oraz na rozświetlone blaskiem pióro, skrobiące wściekle po kartce. Co ty robisz? To oni ją wymyślili. To oni mieli na nie grać, nie my, mruknęła Lyra, nie odrywając wzroku od dziennika. To ma tak wiele sensu. Bon Bon pokręciła głową i spojrzała współlokatorce przez ramię. Na kartce nabierała kształtów jakaś postać. Trzymała Lyrę w czymś, co chyba było rękami? Bon Bon nigdy jeszcze nie widziała niczego, co by miało taki kształt ciała. Przypominało to nieco smoka dziecko, takiego jak ten, który mieszkał z Twilight Sparkle, ale miało wydłużone kończyny. Strunę dużo łatwiej się szarpie, jeśli ma się palce. Właściwie chyba ja sama gram na lirze w podobny sposób, a przynajmniej wyobrażam sobie, że robię coś takiego. Lyra szkicowała dalej. Bon Bon nie wiedziała, czy Lyra udziela jej wyjaśnień, czy też mówi do siebie. Są za blisko siebie, by dobrze na nich grać kopytami. A po co kucyki miałyby wymyślić instrument, na którym da się grać tylko magią? Lyra, czyżby to była kolejna z twoich teorii na temat tych... Głos Bon Bon przeszedł w ziwnięcie. Ludzi? No jasne. Lyra kiwnęła głową. Upuściła pióro i spojrzała z nad dziennika. To ludzie wymyślili Lyrę. Dasz wiarę? Całe lata miałam ich dzieło na swoim zadzie i nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Uśmiechnęła się szeroko, patrząc na wizerunek harfy na swojej tylnej nodze. Jesteś pewna? Bon Bon znów ziewnęła. Naprawdę sądzisz, że wynaleźli to jacyś, jak im tam było? Gdybyś wiedziała, gdzie patrzeć, zdałabyś sobie sprawę,
że ludzie zostawili swe dzieła w każdym zakątku cywilizacji ekwestriańskiej. To nie kucyki pierwszy stworzył społeczeństwo. Wszystko to zawdzięczamy ludziom. My tylko wszystko od nich zapożyczamy. Bonbon gapiła się na Lyrę, nie mogąc pojąć, jak ktoś mógł o 3 nad ranem być tak rozbudzony i pełen energii. A poza tym ona znów zaczęła jedną ze swoich tyrad o ludziach, czy też człowiekach. Bonbon nie miała co prawda pojęcia, co to był człowiek, ale Lyra najwyraźniej miała na ich punkcie dziwną obsesję. Byli oni jakimiś mało znanymi mitologicznymi istotami, o których wspominano niekiedy w starych książkach i tyle. Mit po prostu. Prawdziwego człowieka nigdy nie widział. Lepiej ci spać, powiedziała Bonbon. Odwróciła się i poszła do swojego pokoju. Uśmiech znikł z twarzy Lyry. Spojrzała z powrotem na swój rysunek. Tak szczegółowo, jak tylko mogła. Przedstawiła na nim sposób, w jaki dłonie trzymały instrument i to, jak palce przesuwały się nad każdą struną po kolei. Wszystko zdawało się pasować idealnie. Mniej uwagi poświęciła twarzy i reszcie ciała. Tułów i nogi były narysowane zgrubnie. Szczegóły snu powoli zacierały się w jej pamięci. To nie był pierwszy sen o ludziach, jaki miała Lyra. Zdarzały się co jakiś czas, zwykle po kilka. Mogła się spodziewać, że przez kolejne parę nocy będzie miała inne, zamglone, niewyraźne sny. Jej dziennik zapełniony był wszystkim tym, co udawało jej się z nich zapamiętać. Ja wiem, że ludzie niegdyś istnieli, mruknęła Lyra. Może już nie istnieją, ale niegdyś byli tu naprawdę. Po raz ostatni spojrzała na narysowaną przez siebie postać, grającą na lirze. Podobnie, jak często robiła to ona sama, ale to, co przedstawił obrazek, to był prawidłowy sposób gry na lirze. To był zamierzony przez twórców sposób gry na niej. Zamknęła dziennik i odłożyła go na półkę. Lyra nie pamiętała potem, czy tej nocy miała jeszcze jakieś sny.